Witajcie kochani, w tym odcinku na tapecie będą kwasy. O kwasach już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, gdzie mówiliśmy o wskaźnikach kwasowo-zasadowych. Tam dowiedzieliście się, że kwasy z reguły, zabarwiają wskaźniki szczególnie naturalne na kolor taki czerwony i pochodne koloru czerwonego, czyli znak ostrzegawczy. My kwasy znamy z życia codziennego. Na przykład coś, co jest kwaśne, czyli ogórek kiszony, kapusta kiszona, kwasek cytrynowy, ocet, co jeszcze mi przychodzi do głowy, cytrusy wszelkiego rodzaju. Jedząc te wszystkie kwaśne rzeczy, towarzyszy nam niezbyt ciekawa mina. Stąd się wzięło to powiedzenie, ale kwas. Gdzie coś nie idzie po naszej myśli, nie jest zbyt sympatyczne dla nas. My w tym odcinku skupimy się na grupie związków właśnie o nazwie kwasy. Niespodzianki przed nami nie ma. Piotr miał to szczęście na ciekawe wprowadzenie, natomiast ja jestem ten od definicji. To może tylko opowiem, co będzie tematem dzisiejszego spotkania, a właściwie co zrobimy punkt po punkcie. Zajmiemy się najpierw metodami otrzymywania różnych kwasów, później natomiast spojrzymy, jakiej reakcji chemicznej mogą one ulegać, no przynajmniej jeden przykład zrobimy, oraz zastanowimy się, jak to jest z tym odczynem. No i wtedy wchodzę ja z teorią. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli mówimy o odczynie danego kwasu, mamy tu na myśli jego roztwór wodny, czyli roztwór danego odczynnika, który jest rozpuszczony w wodzie. Tylko o takich sytuacjach będziemy rozważali. Zaczynamy zatem od kwasów. Kwasy to będą związki chemiczne składające się z cząsteczek, czyli uwaga, muszą w nich występować wiązania kowalencyjne, nie jonowe, tylko kowalencyjne. Będą to cząsteczki, w których skład wchodzą atomy bądź atom wodoru i tak zwana reszta kwasowa. I właśnie od tej reszty kwasowej wszystko zależy, ponieważ możemy kwasy podzielić na kwasy tlenowe i beztlenowe. Co to oznacza? Kwasy beztlenowe to takie, które w cząsteczkach, a właściwie w tej reszcie kwasowej, nie będą miały ani jednego atomu tlenu. Natomiast kwasy tlenowe to takie, które w cząsteczkach i w tej części o nazwie reszta kwasowa, prócz atomu bądź atomów niemetalu, będą miały przynajmniej jeden atom tlenu. Taka jest podstawowa różnica. No dobrze, ale żeby lepiej je poznać i oczywiście nie smakować, zacznijmy od metody otrzymywania. Notabene jest to takie doświadczenie, w którym już sam zapach mu towarzyszący będzie naprawdę odstraszał, a już na pewno zniechęcał laboranta na to, żeby cokolwiek próbował, wręcz odsunie jego nos, a co dopiero usta. Spróbujmy przeprowadzić spalanie siarki w odpowiednich warunkach doświadczenia i zajmijmy się produktami reakcji, które będziemy badali. Spalanie siarki już kiedyś przeprowadzaliśmy, możecie to odtworzyć, natomiast my skupimy się na reakcji produktu spalania siarki z wodą. W tym celu do kolby stożkowej wlewamy niewielką ilość wody, najlepiej destylowanej. Dodajemy roztworu wskaźnika, tym razem będzie to roztwór oranżu metylowego. Ciekaw jestem, czy pamiętacie, czy będziemy wykrywali roztwory kwasów, czy zasady. I następnie na łyżeczce do spalań umieszczamy niewielką ilość siarki. Zauważcie, że łyżeczkę przełożyliśmy przez korek i utwierdziliśmy ją w nim, tak żeby można było całość szczelnie zamknąć, ten układ, w którym będzie zachodziła reakcja chemiczna. Podpalamy siarkę. Jeśli zbliżymy do siarki źródło ognia, na niemetalu pojawia się bladoniebieski płomień. Ciężko go czasami zauważyć w świetle kamery. Wprowadzamy zapaloną siarkę tuż nad wodę z roztworem oranżu metylowego. Obserwujemy, co będzie się działo. Naczynie powoli zaczyna wypełniać się siwymi dymami. Jest ich coraz więcej. Wydzielające się gazy mają nieprzyjemny, drażniący, przenikliwy, taki ostry zapach. No i po chwili powierzchnia cieczy zmienia swoją barwę. Spróbujmy wymieszać zawartość. Spójrzcie, że nie dzieje się to momentalnie, tylko po dłuższym czasie barwa z pomarańczowej czy żółto-pomarańczowej zmienia się na czerwoną. Może to oznaczać, że otrzymaliśmy roztwór o odczynie kwasowym.
Podsumujmy zatem wszystko równaniami stosownych reakcji chemicznych. Pierwszy etap, co było najważniejsze, to spalanie pewnego niemetalu, czyli siarki, w tlenie. W wyniku z tego powstaje tlenek siarki 4 o wzorze SO2. Następnie ten gaz, który wydzielał się, który powstawał na skutek spalania niemetalu, postaraliśmy się rozpuszczać w wodzie. No i rzeczywiście nie poszło nam to tak łatwo, zatem możemy zaznaczyć strzałki w obie strony, a powstawał nam z tego kwas siarkowy 4. Tak, ponieważ wartościowość siarki się tutaj nie zmieniała. Jak możecie sprawdzić, liczba poszczególnych indywiduów, w tym atomów, jest zgodna, więc nic nie muszę wyrównywać. No i kolejna sprawa to równanie dysocjacji. Słabe elektrolity, słabe kwasy dysocjują stopniowo. To znaczy, że zgodnie z teorią Areniusa będziemy odrywali, co będziemy odrywali? Kationy wodoru stopniowo od cząsteczek czy innych indywiduów. Zatem spróbujmy. Powstaje nam kation wodoru i zobaczmy, co zostanie. Na pewno jedno ujemny jon i to będzie jon o następującym wzorze. Jedno ujemny jon wodorosiarczanowy 4 oczywiście. Czy możemy od czegoś, co tutaj w tych rzekomych produktach nam powstało, oderwać jeszcze kation wodoru? Oczywiście od tego anionu, który podkreślę sobie pojedynczą linią. Zatem przepisuję ten zapis HSO3 minus, nadal strzałki w dwie strony, gdyż to słabej mocy elektrolit, i znowu odszczepiam kation wodoru i co mi z tego zostanie? Aha, jon siarczanowy 4, dwuujemny. I proszę bardzo, mam zapisane, a obecność tych kationów wodoru świadczy nam o tym, że mamy roztwór o czynie kwasowym, czyli pH winno być niezależnie od niczego niższe od 7. Ale kwas. Kolejne doświadczenie będzie dotyczyło reakcji produktów spalania fosforu z wodą. Dlatego znowu do kolby kolejnej wlewamy wody destylowanej, niewielką ilość, tak jak było w przypadku spalania siarki. Następnie dodajemy roztworu tego samego wskaźnika, czyli roztworu oranżu metylowego, tak żeby zmiana barwy, no, której się spodziewamy, była oczywista dla nas. Kolejna sprawa. Na łyżeczce do spalań umieścimy niewielką ilość fosforu. My mamy akurat odmianę o nazwie fosfor czerwony. Pewnie możecie się domyślić, że jest to związane m.in. z jego barwą, tego proszku, tej substancji stałej. Może być również fosfor biały. No, jego nie użyjemy ze względu na to, że byłoby to o wiele bardziej niebezpieczne. Zbliżamy źródło zapalonej zapalniczki do fosforu. Natychmiast pojawiają się gęste dymy. Fosfor pali się jasnym płomieniem, nie tak jasnym jak magnez. Wprowadzając zapalony niemetal nad powierzchnię wody z roztworem oranżu metylowego, dymy dosyć szybko wypełniają wnętrze naczynia. Po pewnym czasie fosfor gaśnie. Gazu jest tak dużo, że ciężko określić, czy część jest pochłaniana. Spróbujmy wymieszać zawartość naczynia. Zwróćcie uwagę, że po chwili mieszania, tak jak w doświadczeniu pierwszym, zmienia się barwa. Na dole roztwór był początkowo pomarańczowy, teraz jest już czerwony. Przeanalizowaliśmy dwa doświadczenia, których efektem było otrzymanie wodnych roztworów kwasów tlenowych. Spróbujcie zapisać równania reakcji otrzymywania i dysocjacji równania, również stopniowej, dla kwasu fosforowego 5, o którym przed chwilą mówiliśmy, a my teraz przechodzimy do kwasu beztlenowego, kwasu chlorowodorowego. Tym razem zbadajmy rozpuszczalność pewnego gazu, mianowicie chlorowodoru, który zamknęliśmy w probówce z korkiem. Natomiast w drugiej probówce znajduje się woda z Waszym ulubionym roztworem wskaźnika oranżu metylowego. I jak to wykonamy? Doświadczenie przeprowadzimy używając pipety Pastera. Postaramy się zaciągnąć do tej pipety chlorowodór. Czyli, żeby to zrobić, otwieramy szybko probówkę,
wprowadzamy końcówkę pipety tak gdzieś do połowy, żeby nie było jakichś podejrzeń, że ciecz z dołu zasysamy i wypełniamy zawartość banieczki pipety owym gazem. Postarajmy się teraz przeprowadzić ten gaz, przepuścić przez wodę z roztworem wskaźnika, ale uwaga, pod koniec zaciągnijmy jeszcze trochę tego roztworu. I co się dzieje? Okazuje się, że we wnętrzu pipety zmieniła się barwa na czerwoną i to po chwili, bez wielkiego mieszania. Roztwór otrzymany we wnętrzu pipety od tego momentu nazywali będziemy kwasem solnym. Kartkowe podsumowanie. Mieliśmy najpierw chlorowodór, zaznaczę to sobie wyraźnie, że gazowy związek, który w kontakcie z wodą rozpuszczał się w niej, tworząc wodny roztwór chlorowodoru, aż zaznaczę AQ, że akwawodny, potocznie nazywany kwasem solnym. To nam się udało. To spróbujmy, słuchajcie, w takim razie zapisać równanie dysocjacji. Tu mocny elektrolit, czyli strzałka w jedną stronę i mamy odrywać znowu kationy wodoru, no czyli H+, kation wodorowy i drugi anion chlorkowy mamy i znowu ten sam jon, który spowodował nam, że znaleźliśmy się w zakresie pH mniejszy niż 7, czyli odczyn kwasowy. Przy czym mocny elektrolit, dlatego strzałka w jedną stronę oraz dlatego nie musieliśmy długo mieszać, chlorowodór nam się natychmiastowo rozpuścił w wodzie, tworząc roztwór mocnego elektrolitu. Ale kwas. Do kolejnego doświadczenia potrzebne nam będą trzy szalki Petriego. Na jednej z nich umieściliśmy próbkę bawełny, to jest taki wacik, papieru, to jest taki drobny ręcznik oraz tworzywo sztuczne, pocięty balonik, potocznie nazywany przez nas plastikiem. Zaczniemy od stężonego kwasu chlorowodorowego. Umieszczamy parę kropelek na każdej z tych próbek i obserwujemy, co się będzie działo. Po chwili, jeśli nanieśliśmy na bawełnę, ona po prostu nasiąka materiałem. Papier od sekundy żółknie. Natomiast tworzywo sztuczne, dajmy jak to mówią czasowi czas, no nic wielkiego z nim się nie dzieje. Wygląda jakby było odporne na krótki kontakt z tym kwasem. Zmieniamy szalkę następną z tymi samymi trzema próbkami. Podziałamy teraz stężonym kwasem siarkowym 6. Zwróćcie uwagę, że jak nanieśliśmy kropelki na bawełnę, ona brązowieje, na papier, no ten brązowieje i po chwili nawet robi się czarny, natomiast ponownie tworzywo sztuczne wydaje się być odporne, kropla utrzymuje się na jego powierzchni, niespecjalnie wykazuje jakiś wpływ. I ostatnia szalka, ponownie te same trzy próbki materiałów, natomiast będziemy działali stężonym kwasem azotowym 5. Sprawdźmy, jakie będą różnice. Bawełna nasiąka, papier staje się taki żółty, po pewnym czasie brązowieje, natomiast tworzywo sztuczne, balonik, jak zwykle w niezmiennym stanie, ponownie wydaje się być odporne. Mamy tą możliwość, że przyspieszymy doświadczenie i zobaczcie, jak wyglądają próbki po 15 minutach. No najgorszy wpływ na bawełnę i na papier wywarł stężony kwas siarkowy 6. Natomiast jakby najmniej odpornym w ogóle był papier w każdym z tych kwasów. Ciekaw jestem, jakie Wy jeszcze możecie wysnuć wnioski, wyciągnąć obserwacje z tego doświadczenia. Troszeczkę w dalszej części pogłębimy zagadnienie mocny kwas, słaby kwas, bo taki podział wprowadziliśmy. Słuchajcie, mocne kwasy to będą te, których wodne roztwory wykazują niskie pH, naprawdę niskie wartości, a ponadto jeżeli chodzi o ich dysocjację, one praktycznie całkowicie występują w wodzie w postaci jonów. Natomiast słabe to takie, w których w roztworze wodnym będziemy mieli również niezdysocjowane cząsteczki. Czyli tutaj nie będzie taka całkowita dysocjacja tych związków. Ponadto ich pH może być już troszkę bliżej 7. Oczywiście nadal będzie to odczyn kwasowy, jednak już nie pH 1, pH 2. Różnie to może być. Zajmiemy się kwaskiem cytrynowym, jego roztworem wodnym i zestawimy sobie jeden typ reakcji chemicznej z różnymi przykładami kwasów. Spójrzcie na to. Kolejną użyteczną, praktyczną umiejętnością jest zdolność sporządzania roztworu o określonym stężeniu.
Postaramy się przygotować roztwór kwasku cytrynowego o stężeniu 10%. W tym celu stawiamy na wadze zlewkę. Oczywiście wagę tarujemy. Ponieważ potrzebujemy, żeby sumaryczna masa roztworu była około 100 g, musimy najpierw odważyć 10 g kwasku cytrynowego. Ponieważ nasz roztwór docelowo ma mieć stężenie około 10%, dlatego starajmy się, żeby co do naszego odważenia, co do wskazania wagi, gdzieś mieć blisko wartości 10 g na wyświetlaczu. My akurat delikatnie przekroczyliśmy tą wartość, jednak gdyby zaokrąglić to do całości, gdzieś tam jesteśmy w granicach 10 g. Dolewamy teraz wody. Oczywiście partiami. Postarajmy się, żeby osiągnąć sumaryczną łączną masę 100 g. Czyli słuchajcie, na początku dodajemy dosyć dużymi porcjami. Mogliśmy tu bezpośrednio z kolby wlewać. Jednak kiedy zbliżamy się już do tej docelowej wartości, postarajmy się robić to dokładniej. My akurat odmierzamy konkretne niewielkie porcje pipetą Pastera. I przypominam, że naszą wartością końcową masy sumarycznej powinna być wartość zbliżona do 100. Oczywiście zwróćcie uwagę, że mamy dosyć dokładną wagę i naprawdę trzeba by było tutaj wykonać wręcz szpagat laboratoryjny, żeby to było dokładnie 100 g. My mamy ciut ponad 100 g, znowu na miejscach setnych po przecinku. Od tego momentu waga nie będzie nam już potrzebna, ponieważ musimy zadbać o to, żeby cała substancja stała się rozpuściła, czyli mieszamy. I tak sporządzony roztwór może nam się przydać nie tylko do dalszych doświadczeń, ale i również w domu, na przykład do odkamienienia czajnika czy innych przyrządów, dajmy na to, kuchennych. Ale kwas. Tym razem mamy 3 probówki i 3 roztwory 3 różnych kwasów. W pierwszej z nich umieściliśmy 10% roztwór kwasu octowego, popularnie nazywany octem. W następnej 10% sporządzony przez nas roztwór kwasu cytrynowego oraz w trzeciej 10% roztwór chlorowodoru w wodzie, czyli kwas solny. Podziałamy na każdą z tych próbek odczynników metalem, podobną objętością magnezu. Spójrzmy, co się będzie działo. Kiedy wprowadzimy próbki metali do roztworów, wydziela się w każdym z nich gaz. Zawartość musuje. Na razie można by było uznać, że największa ilość piany pojawia się w probówce od prawej strony. Przyspieszmy troszkę to doświadczenie i tak, okazuje się, że w kwasie solnym magnez najszybciej zanika. Następnie, drugi co do kolejności, jest roztwór kwasu cytrynowego. Natomiast kiedy już w tych dwóch próbkach nie ma widocznego metalu, okazuje się, że w kwasie octowym on nadal się unosi. W tym doświadczeniu tak naprawdę był jeden główny bohater, magnez, i 3 różne roztwory kwasów. Natomiast można by było na to spojrzeć też troszkę z innej strony, że my badaliśmy, jak magnez reaguje z różnymi przykładami wodnych roztworów kwasów. Okazało się, że nasze uszeregowanie jest proste. Najszybciej magnez przereagował w roztworze kwasu chlorowodorowego, kwasie solnym. Następnie mieliśmy roztwór kwasu cytrynowego o takim samym stężeniu i dopiero trzeci o takim samym stężeniu był roztwór kwasu octowego, nazywany również octem. Pamiętam też, że mówiąc o mocy kwasów, odwoływałem się do pH. Spróbujmy zatem zająć się wskaźnikami kwasowo-zasadowymi i sprawdźmy, jak to jest z odczynem ich wodnych roztworów, czyli tych kwasów, tak. W kolejnym doświadczeniu niezbędne nam będą probówki wypełnione wodą. Postaramy się zbadać pH roztworu mocnego kwasu w różnych stężeniach procentowych. Jako roztworu wskaźnika użyjemy naparu niebieskiej herbaty, który już kiedyś się tu pojawił. Do każdej z próbek dodajemy podobną ilość, tu akurat 2 krople naparu. I za chwilkę sprawdzimy, czy rzeczywiście woda była z jednego źródła. Wymieszajmy zawartość. Okazuje się po chwili, że już w pierwszej probówce, w drugiej, w trzeciej, w czwartej i w piątej mamy niebieski kolor. Oznacza to, że woda ma pH równe 7, ta z naszego źródła. Będziemy teraz stopniowo dodawali
stężonego kwasu. Mamy kwas solny o stężeniu około 37%. Do pierwszej probówki dodajemy jedną kroplę, do następnej 3 krople. Do trzeciej probówki 6 kropelek. I tak stopniowo zwróćcie uwagę, że zwiększamy ilość, czyli stężenie kwasu w wodzie, która tam uprzednio była. Zatem tak, gdyby dobrze spojrzeć na te probówki, w pierwszej będzie najmniejsza objętość sumaryczna, a w ostatniej największa. Czy zastosowanie naparu z niebieskiej herbaty było dobrym pomysłem? No na pewno udało nam się uzyskać czerwoną, różową barwę, co oznacza, że mamy pH mniejsze niż 7, czyli odczyn kwasowy, no ale nie wiemy dokładnie jaki. Zastosujmy dokładniejszy wskaźnik, uniwersalny papierek wskaźnikowy. I tak sprzyrządzone wcześniej roztwory, po kolei zmieniając pipety, nanosimy na pocięte, niewielkie, niedługie fragmenty właśnie tej bibułki. Wydaje mi się, że pierwszy od lewej to jest gdzieś pH koło 2, nie jestem pewien. Następne to znowu 2 albo 1. I właściwie trzecie, czwarte i piąte w ogóle nie różni się niczym od drugiego. To chyba nie była zbyt dobra decyzja. Taki wniosek na pierwszy rzut oka. Okazało się, że kwas solny był za mocny. Właściwie te roztwory, które sporządziliśmy, one wszystkie gdzieś wahały się w pH 1, pH 2. Dlatego no nie było tutaj gradientu. Tutaj zarówno wskaźniki były źle dobrane, bo pewnie interesowałby nas taki, który miałby zakres zmiany barwy gdzieś w okolicach pH 1, pH 2. Może wtedy by to barwniej wyglądało. Natomiast nie powiodło nam się zarówno z papierkiem wskaźnikowym, żeby je rozróżnić, bo nawet od niewielkiej ilości stężonego kwasu dodanego do wody powstawały już roztwory o bardzo niskich pH. To spróbujmy podmienić przykład. Zastąpmy kwas solny roztworem kwasu cytrynowego, który jest przykładem słabego kwasu. I zobaczymy, czy teraz będzie to bardziej barwne. Kolejna próba uzyskania gradientu albo w ogóle różnych odcieni czy barw roztworów wskaźnika. Znowu woda, tym razem napar niebieskiej herbaty, czyli nie zmieniamy wskaźników w takiej samej ilości, natomiast postaramy się przyrządzić roztwory z zupełnie innego kwasu. Tym razem będzie to kwas słabej mocy, przyrządzony uprzednio przez nas 10% roztwór kwasku cytrynowego i jeszcze go będziemy dodatkowo rozcieńczali. Jak zwykle w takiej samej objętości wody i roztworu wskaźnika będziemy dodawali stopniowo roztworu kwasku cytrynowego. Do pierwszej probówki jedna kropla, jak to było, do drugiej chyba 3, do następnej 6 i znowu z tą metodyką do każdej to kolejnej probówki coraz większa ilość tego kwasu. Czyli można powiedzieć, że w probówce od lewej strony znajduje się najmniejsze stężenie jonów wodorowych w roztworze, natomiast w probówce po prawej stronie stężenie jonów wodorowych jest największe spośród tych roztworów. Zamieszajmy zawartością, jak zwykle na przyspieszeniu i już po zamieszaniu pierwszej, drugiej, trzeciej probówki widać, że mamy albo różne kolory, albo różne odcienie. No ale znowu herbata nie do końca nam ze wszystkim pomogła. Czas na papierek wskaźnikowy. Okazuje się, że wskaźnik ten niebieski, który był, nie wpływa nam tutaj znacząco na barwę papierka i w pierwszym uzyskujemy pH około 6 albo 7. W następnym, o proszę bardzo, wchodzimy już na pH niższe, czyli może to będzie 5. W następnym mamy pH 4. I spójrzcie, zwróćcie uwagę, że w każdym kolejnym to pH jest coraz to niższe. Czyli z połączenia tych dwóch wskaźników tu już mogliśmy otrzymać roztwory o tym samym odczynie kwasowym, ale o różnych wartościach pH roztworu. Tak jest. Tutaj rozpiętość barw i odcieni była już dużo lepsza. Szczególnie uniwersalny papierek wskaźnikowy pomógł nam ładnie rozróżnić wartości pH dla konkretnych roztworów. Oczywiście można by było spróbować to wykonać z innym kwasem. Mógł to być kwas octowy w roztworze wodnym, czyli ocet, rozcieńczanie go i tym podobne. Natomiast rozumiem, że już łapiecie, po co nam
te wskaźniki i ich roztwory. Nie musi to być zawsze roztwór oranżu metylowego. Ta niebieska herbata była bardzo domowym, użytecznym odczynnikiem, dlatego nie bójcie się eksperymentować oczywiście z dorosłymi, wykorzystując substancje czy mieszaniny powszednie i bardzo dostępne w handlu. Moi drodzy, na zakończenie mam dla Was, nazwijmy to, octowe wyzwanie. Po pierwsze, wykorzystując zwykły, taki powszechny ocet spirytusowy, spróbujcie wykonać swój własny gradient kwasowy. Po drugie, poszukajcie w internecie różnych rodzajów octów. Zastanówcie się albo poczytajcie, jak one są wytwarzane. I czy te procesy chemiczne w ich wytwarzaniu to są takie same, inne, różne, podobne? Sprawdźcie to koniecznie. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już w następnym.